26 czerwca 2012 roku we Wrocławskim Muzeum Narodowym odbyła się uroczysta gala wręczenia dolnośląskich certyfikatów gospodarczych. Była to jubileuszowa 20. edycja tej prestiżowej imprezy. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, DCG, jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez województwo dolnośląskie. Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska, wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Kim S.A. Certyfikat odbiera wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw operacyjnych Maciej Posadzy. W gronie laureatów 20. edycji DCG znalazła się spółka Team S.A., która została wyróżniona w kategorii certyfikat po raz pierwszy firmy duże. Ten certyfikat jest pewnym certyfikatem, który się wyróżnia. Tak? Jest wiele certyfikatów gospodarczych i w biznesie jest takie znane powiedzenie: wyróżnij się albo gin. Tak? I ten certyfikat wyróżnia się tym, że ma pewien przymiotnik, czyli ma przymiotnik dolnośląski. I jeśli chodzi o firmę, to o nas można w różny sposób opisywać, ale na pewno też jedną z głównych cech, jaką się wyróżniamy, jest to, że jesteśmy firmą dolnośląską. Tak? Ta firma została tutaj założona, tutaj działa, tutaj do dzisiaj ma swoją siedzibę, tutaj płaci podatki, tutaj stworzyła najwięcej miejsc pracy, tutaj się rozwija, tutaj zainwestowała swoje kapitały i zainwestowała również w swój rozwój dalszy. Tak? Team S.A. to ogólnopolska sieć hurtowni elektrycznych. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest dystrybucja materiałów elektrycznych, a głównymi odbiorcami i klientami są firmy instalacyjne, które nabywają potrzebny im asortyment w celu późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych. Klientem spółki Team S.A. są także mniejsze hurtownie, które zajmują się dystrybucją materiałów elektrycznych. Team prowadzi też sprzedaż przez internet. Firma jest głównym akcjonariuszem spółki Rotopino z Bydgoszczy, która zajmuje się sprzedażą elektronarzędzi w sieci. Podczas gali certyfikaty otrzymały 32 firmy, w tym 12 podmiotów po raz pierwszy. 20 laureatów otrzymało Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy po raz kolejny. Ja najbardziej po prostu sobie cenię to, że ci ludzie ciągle chcą być z nami w tej grupie, i że budujemy pewną grupę ludzi, którzy odnieśli sukces ciężką pracą, obarczoną również tą pracą wielkim ryzykiem, bo biznes jest czymś bardzo ryzykownym, a sukces jest po prostu rzeczą rzadką, jak w każdej sprawie, jak w sporcie i jak powiedzmy w gospodarce. Dlatego sobie wysoko tutaj cenię to, że te kryteria, które ustanowiliśmy przed ponad 10 lat, ciągle są aktualne. Patronami wszystkich edycji DCG byli wojewodowie dolnośląscy i marszałkowie województwa dolnośląskiego. Na mocy umowy o przekształceniu DCG w regionalny certyfikat wiarygodności i jakości gospodarczej przewodniczącym kapituły przyznającej certyfikat jest marszałek województwa dolnośląskiego.